Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Siemanko, witajcie, z tej strony Polkowski i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mormondo oczywiście ze mną nadal. Wróciliśmy od Brączka, tak jak wspominałem, i bierzemy się trochę za prac u mnie. Jak widzicie, dzisiaj sobie wymieniliśmy graczuszki na stópki, bo tamto też był tak totalnie pozdzierany jako gruber. Stópki są dobre, ale jako gruber, tak powiedzmy, że to tak będzie można nazwać, lepiej będą na pewno się takie spisywały niż tamte. No jak widzicie, ostatnio troszkę popadało, za to działał tam z bronami w polu. Właśnie pod tym agregaciku, że tak powiem. Dzisiaj taki vlog, myślę, że wyjdzie nawet spoczko, z racji tego, że będzie mniej więcej około 3 prac, bo będziemy ogólnie sobie rozsiewać, teraz będziemy, że już to tak będę nazywał, gruberować, choć to mało powiedziane jest, pultrować, może tak, o, powiedzmy. Później będziemy chcieli sobie rozsiać rzodkie woleistą. Tak jak pisaliście o poplonach, tak w tym roku zdecydowałem, że rzodkie woleista będzie super. Tutaj pozdrowienia dla Tomka z Majsadur za nasiona i za podpowiedzi właśnie na temat poplonu. Więc tutaj wielkie dzięki Tomuś. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, ta rzodkie woleista, z tego co czytałem, bardzo na powietrze glebę, ponieważ jej korzenie tam do nawet i 1,5 metra dochodzą. Więc no, także jakbyśmy Adasia trochę przykopali głowy, wystawili, myślę, że idealnie tak cała by wyglądała, bo te 20 cm ona do góry pójdzie. Ona nie, ona 20 cm jeszcze pójdzie do góry. Także naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście będzie to zostawione na zimę i orane na wiosnę. I będę na wiosnę siał prawdopodobnie sobie mieszankę. Już nie chcę się bawić żadne pszenice, żadne więcej takie rzeczy. Zasieję to, co u nas najlepiej się opłaca. Zawsze rok w rok wypala i jest najmniejszy nakład. Ja ten nakład jeszcze troszkę lekko większy zrobię, bo bardziej o to zadbam. No i zobaczymy, jak to wtedy się uda. Czekaj, czy wszystko jest git? Tak pira za oko sobie żeśmy porozmieszczali te graczuszki. Moja strona jest pięknie zrobiona i jestem pewny, że tu wszystko musi być dobrze. Dobra, tak? Czyli teraz możemy sobie na spokojnie opuścić. Nie, najpierw musimy na spokojnie to posprzątać. No musimy na spokojnie posprzątać, dokładnie tak. No zobaczcie, jak te graczki były totalnie już zużyte. Niektóre dało się jeszcze obrócić na drugą stronę, niektórych niestety już nie. Tutaj sobie to postawimy, bo tata będzie wtedy co chciał, to sobie z tym zrobi. Raczej już za dużo z tym nie zrobi. No i później jeszcze akcja brony na koniec. Chcę to zabronować, żeby po prostu było trochę równiej. Wiadomo, po rozsianym, żeby to jakoś zmieszać troszeczkę z glebą. Myślę, że taki vlog wyjdzie nawet dosyć spoczko. Ogólnie wróciliśmy sobie 3 dni temu, 4 na kiszonki. 2 dni nagrywania kiszonek u Krzysia. Więc wam powiem, że tego materiału mam około 300 ujęć. Najgorsze jest to, że trochę kamera się zrypała. I dopiero zauważyłem to po nagraniu kiszonek, gdy robiłem filmik z talerzowania. Sami zresztą widzieliście. Nie przestawiałem żadnej jakości. Nie wiem, czy kurz dał się we znaki, czy też nie. I właśnie
Najgorsze jest to, że ta jakość była trochę słaba na kiszonkach, lekko lepsza moim zdaniem. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj też jakiś filmik będzie na początku pod muzykę. Umyć panu szybkę? Nie, dziękuję. Ty, to wygląda jakoś. Graczka ładnie wchodzi, więc... Login zaraz, dobra. Teraz chcemy sobie jeszcze ogarnąć wały, bo też dawno nie były czyszczone. Gdzie ty te klucze nie rzuciłeś? Już mam troszeczkę rozkręcone. I przerzucimy sobie, bo to wiadomo jak to w polu zawsze się wszystko pląta. Czy też jakieś... Ładnie do góry poszły. No. Czy też jakieś sznurki, nie sznurki, zawsze się to wplątuje. A to jest 5 minut roboty praktycznie, żeby wziąć i to wyczyścić i czy przesmarować. A wał jest w górze? Tak, wał jest. Bo jest on, żeby jak go puszczałem, to żeby za mocno nie robił. To akurat fajna sprawa jest wymyślona z tym wałem. Dobra, podkładka, żeby mnie to nie zginęło. I co, kilka dni ogarnę, co mam ogarnąć u siebie i wracam do Brączusia. Ale to o tym pogadamy sobie jeszcze później. Uła. Au. Czymś to by przydało się wyczyścić. Oczywiście. Oczywiście, panie majster. O, o to mnie właśnie chodziło. O to, to. Kurde. Co się zapchało? Ty, gdzie masz tą szczotkę? Gdzie masz tą szczotkę drucianą? Jeszcze się zapoli i co będzie? Mówię, szkoda, bo to jest chwilka roboty i mamy ogarnięte. A dać akurat tamto, przeczyści sobie. No akurat dawno takiej pracy u mnie nie było. Nie wiem, czy był już vlog z tego, chyba był w tamtym roku albo dwa lata temu, ale strasznie się pchało. Zobaczymy jak to będzie w tym roku, bo jest już jakiś czas po żniwach. Jest też psieczka, więc zobaczymy sobie jak to poradzi. Miejmy nadzieję, że lepiej, bo wtedy było strasznie zachwaszczone, gdzie te chwasty się strasznie nam plątały. Jest i kombajn nadal. Miał być wymieniany ten silnik. Właśnie, bo jak widzicie 60. Co? Inaczej ustawiony, bo już nie wchodzi w miejsce. No przecież on był kiedyś po prawej stronie, a lewa była zawalona, a teraz żeśmy ten, patrz, widzisz, tam jest po prawej wycięty, no. A teraz w tamtym roku żeśmy wysprzątali całą wiatę i tu ogólnie jest niżej. I żeśmy podkopali jeszcze, żeby on na ludzie wchodził z daszkiem, nie? Bo on nie wchodził z daszkiem. A przecież teraz daszku się już nie zdejmuje, nie? No, teraz jest kabinka. No, i także kombajnik już jest, ogólnie miał być wymieniany ten silnik od kombajnu, jak wam już wspominałem kiedyś wcześniej w jakimś odcinku. Tata chciał sprawdzać, 70 parę koni by było. No ale tata dał głowicę do regeneracji i w ogóle jak widzicie właśnie wreszcie pomalowany jest silniczek, tak jak chciałem, żeby był zrobiony. No i wreszcie się udało. Nowa głowica, nowe filtry, trochę rzeczy tata się tam pobawił. O Jezus, przepraszam, niemiłosiernie. Chciałem mocniej. W głowie, tak? Chciałem mocniej. Uła. A zassało. Uła. Przydałaby się jakaś inna rękawiczka. Mam nadzieję, że niedługo powrócimy sobie już troszkę z farmingiem, z tym wszystkim. No też powrócimy sobie troszkę z filmami pod muzykę na głównym kanale, bo w ostatnim czasie jakoś mnie tak wciągnęło i zacząłem robić swój film ze żniw.
trzy będą na 100%, bo już podtrzymam muzykę, także to jest super sprawa. Możecie spodziewać się żniw moich, później kiszonka i żniwa z mokrzyna. W takiej kolejności chcę, żeby nie dwa razy żniwa pod rząd. Żeby nie dwa razy kiszonka. I żeby też nie dwa razy kiszonka 2017-2018, bo to jest porażka. Dobra, mordo, jak mógłbyś, to weź ten, tamtą ton. Dob, wyszło czy nie? Dziwne, czekaj, może być, że jest odwrotnie? Czekaj, trzymaj. Może jest różnica. Okej. Okay. Tak, no. Dobra. Czyli powinieneś podnieść, tak? Jak mi w dziurkę będę trafiał. To mogłeś tam dolną dać, bo była z ustą. No mogłeś dać właśnie dolną też od razu, bo tam nakrętki nie potrzeba od razu brać. Tylko żeby trafić w dziurkę, podstawa. Zawsze trafić w dziurkę, a potem dopiero myślisz dalej. Na przestrzeganie sobie wystarczy pomyśleć. Nie, niestety. Akurat w takich sprawach tylko. Łogiń. Wiesz, wkładasz dziurkę i łogiń, tak? Tak jest. Ojciec ja łogiń, potem jest 500+. Nie mam czasu. Wiesz, jesteś zajęty, tak? Dobra. Proszę cię bardzo. Może się kręcić. Dobrze kręcić, bardzo dobrze. Polecam. Kurwa, nie chciało nam się szukać innego klucza. I na to teraz trzymaj tamto, a dokręca się to. Chyba nie dokręciliśmy. Tak jest tam, piękna muzyka, tak? Da. Bla, bla, bla. Dobra, nalejemy sobie jeszcze paliwka. Och, kurde, jak widzicie, tu też wszystko obmalowane. Głowica nowa jest, jest. Kurde, niepotrzebnie drzwi se teraz już otworzyłem. Chyba lepiej będzie, jak nie będę wchodził. Nie, dobra. Dobra, nalejemy sobie jeszcze paliwka. Równie, tylko 10 litrów. Jo, patrzysz, ale 10 litrów było? A no jo. Jo, faktycznie. Bo idealnie się udało. Jak widzicie, wszystko w środeczku obmalowane. Czekajcie, żeby tu nie porozliwać. W środeczku obmalowane, nowa głowica. Wreszcie powoli zaczyna wyglądać tak jak... tak jak chciałem. Jeszcze zostaje zrobić tą dwójkę. Jak sami słyszeliście ostatnio na żniwach, dlatego dwójką nie jeździłem. Poszła. Było wtedy na tych żniwach. To było szybkie. Chodziło na pełnej wtedy wszystko. Ona po wiośnie już tak dostała. Po orkach. No i teraz tata jeszcze nie miał czasu jej zrobić. Bo inne duperele. Więc zobaczymy, nie wiem jakim biegiem będziemy robić. Muszę do taty zadzwonić, zapytam się jakim on robił. Albo sami sobie stestujemy. Tak, żeby było jak najlepiej. Możemy zrobić jakieś czele. Do jeżdżenia. A jak mam tu teraz fajnie rozebranego, to fajnie się tak maluje. Panie, ale kurna błotniczki się przebrudziły. Dobra, tu mamy wszystko. Dawaj ją do tego, drugiego. Weźmiesz tu po prawo jest ten, wiaderko, nie? Wisi. To weź to w wiaderko wrzuć. Dobra, jak to po Januszowemu. Łopony na dociążeniu już. Wyjdź, ale powiem wam, że te to są po prostu... opony. Nie wiem ile to może ważyć. Jest ona lana cała. I dociążenie naprawdę ma. Adaś może sobie zobaczyć jak tam, jak ten... Zostawię to dla ciebie. Tak, dziękuję. To jednak jest twoja lana. Byś mi powiedział ile mniej więcej może ważyć, bo jestem ciekawy. Nie no, przestań. Ale masakra, dlaczego takie opony w ogóle się używa? Że tak ci zrobię miejsce, żeby się położyć. Tak, możesz sobie nawet wtoczyć, jak ciężko. Bo ty zrobiłeś tak jak Mariusz Pudzianowski, gdyby jeszcze... Ty. Super będę. A wcześniej jak to było, że one tak idealnie pasowały? Nie wiem, mordeczko, ja tam... Jeszcze mnie nie pytaj. Może na tym była. Dobra.
ten może być najlepszy. Pod palą. Szymiej. Szymiej? To też miałeś? Jo, to jest od tego. Ała, palca mi wyciągłeś. Ty, dałoby radę może. Ja ostatni się chyba. Tak, ty to otwierałeś. Ale ty tam zamykałeś. Tam widzę pan. O. Osi poszedł Mazdę. Ja pierdzielę. Przyzwyczajony człowiek do tych większych ursusów. Jadzim, co? Czy nie jadzim? Ja bym pojechał. Dobra, to jedziemy. Nie wiem jak ty, ale ja bym pojechał. Kurwa. Ja jestem majtku. Krzywu. Prestuj. Nie wiem czemu. Ta lewa mi się wydaje strona, nie? To nie było na kółku, ta opona. Na 100%. Na stówę ona tak nie wystawała. Ty ściągałeś, nie powinieneś wiedzieć. Nie pamiętam, bo ściągłem, bo ściągłem. I tak była. Z tej strony chyba na pewno była. Z tej strony na kółku, tak, ale tu nie. Ciekawe czy podniesie. Jadziesz? Tak, patrz. O! Nie zdaje, że trójeczka ładnie będzie. Było otwarte chyba, nie? Po każdej morcie dobrze otwarcie. Tak jest, pies kaskader. Znany. No, dawaj. Oj, nie chcę. Zauważyła kamerę, no. Jestem ciekawy, czy będę w tym roku w domu na akcji ziemniaki. Kawałka gdzie nie gdzie. Daj.
mi się UFO skrzypkało. O, tu będzie najgorzej to zrobić. Wiecie co, może pojedziemy sobie jedyneczką. Zobaczymy, czy to pójdzie. No sporo tego będzie, ale to bronami sobie rozciągnę. Tak zostaje na zimę. Więc w miarę powinno to wyglądać. Też żeby tu niżej było skoszone, ale wiecie, tak jak widzieliście sami na filmie, na tym poprzeczniaku podczas zabiegu troszeczkę człowiek się nakopał. Nie chcieliśmy poryć pola. Rozciągniemy.
będę miał więcej informacji, to powiem wam, bo będę miał dla was mega wielką niespodziankę. Ale to dopiero jak już będę w 100% pewny. Dlatego też dowiecie się wszystkiego niebawem. Gorzej jak już raz się przypnął. Mógłbym jechać i później to jeszcze raz rozgarnąć. No ale kurde, ja chcę teraz. Nowy, tam jeszcze nie wiem.
coś pogadać. Nie wiem, jakbym musiał drzeć mordę, to i tak mnie nie będzie słychać. Co? Dziesiątka i tak przegłuszył. Jak się robi jakieś lżejsze prace, to jeszcze. Jak widzicie, stary, poczciwy lejek musi być. Amazonkę ciężko by nam było ustawić. Przydatna sprawa. A tu trochę więcej się pojeździ. Kawałek przejechaliśmy, no chyba w miarę jakoś się to ustawi. Wiesz co, weźmy i wsypmy go na ten, o, w tą dziurę. Właśnie tak podnieść. Mamy tutaj około 20 kilo na hektar. Lekko więcej wziąłem, bo mówię, jakbym się gdzieś pomylił w ustawieniach, żeby chociaż te 15, 20, no od koło 15 do 20 chciałem by było. Tak wygląda. Rzodkie woleista. Miejmy nadzieję, że w miarę jakoś to się rozsieje. Trochę jej widać. Jo, na razie i ładnie, więc mówię, no najwyżej kilka razy się pojeździ, bo pierwszy raz to siejemy i ciężko jak to jakoś to ustawić. Amazonce też nie mamy tej tablicy wysiewu. Więc z tym też jest lipa. Czekaj. Dobra, no jeszcze tak do przodu.
strony przeżyły 8 dziadków, 2 Bogdanów, 3 Januszy i 4 Grażyny. Wiemy, jak przygotowuje dużo miejsca. Ryby i warzywa z rusztu. Na wakacyjne spotkania w gronie najbliższych. Chodź, żeś. Wpiąłeś tam, Marcel. Nie zabierają gluteru i konserwantów. Jake, nie zabieraj mi gronu. Czekaj. Zadaję grillowanym potrawom z mięs i ryb. Głębszy oraz bardziej aromatyczny. Dobrze, możesz brać. O, Jasiu, powiem ci coś na ucho. Jesteś pierwszy. Praktycznie idealnie udało nam się wysiać. Zabrakło może 20-30 metrów. No ale... Mierca.
zmniejszyłem lekko, aby mi tak w miarę starczyło, dlatego teraz bronuję w poprzek. Dobrze mam te pola i mam gdzie sobie, wiecie, nawrócić, no na hektarę w poprzek, na takim kawałku przekitrane. No ale chociaż to jakoś wygląda, zobaczcie sobie sami. Może rewelacji nie ma, ale na taki sprzęt, którym to robiliśmy, nie było tragedii. Dookoła i gitara. Jadę to objechać dookoła. Ty, nie trzeba to.
teraz chyba, dobrze to wyszło. Bo ktoś przysiad robił. To nie to samo jak się turbinka załącza. Piękny zut.